No i jesteśmy już na imprezie, gdzie jest wręczanie. Witam serdecznie jeszcze raz. Chciałem powitać. Widzę, frekwencja, jak widzicie, dopisała. Cieszę się z tego powodu niezmiernie. No, spotkaliśmy się, żeby podsumować sezon lotowy tutaj na wspólnym Górniku w Czersku 2018. No, krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o statystyki. No, jak wiecie, że nie był taki aż łatwy ten sezon, chociaż niektórzy są na pewno zadowoleni. No, nie była, no, trzeba zaznaczyć tutaj, że jeżeli chodzi o obsadę gołębnika, to też tutaj nie była zbyt duża, bo było 253 gołębie bodajże przyjęte. 85 bodajże gołębi teraz jest po finale, czyli przeszło te loty treningowe i loty konkursowe łącznie z finałem. To może przystępujemy teraz do wręczenia nagród. Tutaj najpierw będą nagrody rozdane z lotu finałowego. Poza tym przygotowałem taki katalog wyników, który będzie dostępny online. Tutaj ma prawie 20 stron. Tutaj są zdjęcia, które tutaj też opracowałem. Jak widzicie, tutaj w trakcie wręczania będę tutaj krótko mówił, bo takie dodatkowe tabla są przygotowane. W tym roku pierwszego gołębia, tutaj zaczniemy z lotu finałowego, zdobył kolega Paweł Orłowski. Ten gołąb, brawo! I gołąb współcześnie jest pierwszym asem. Pokaż Paweł ten puchar. Dodatkowo jest takie tablo. Tylko poczekaj Paweł, bo ty byłeś sam czy byłeś z kimś w spółce? Ja byłem sam. I tutaj jest potwierdzenie wpłaty, tutaj przelewu pieniążków na konto, tutaj nagrody. Oczywiście minus podatek, który jest... Cześć, ja już tak popatrzę. Tak, 250 zł, zgadza się. Także nie musi się martwić, że coś tam nie ten. Nie zostanie przelane. Także gratuluję Paweł. Drugie miejsce z tego lotu, tutaj na pewno są nieobecni, jest Team GPS. Jak wiecie, ten gąb z 15 sekund wcześniej wrócił, ale się ociągał, drugi wszedł. Także będę tutaj te nagrody dla Teamu GPS składał. Jak tu będziesz trzeba odstawiać, to miejsca ci zabraknie. Trzecie miejsce zdobył to jest hodowca z oddziału Olecko, Leszek Rogało. Takie tablo również dla kolegi Leszka. Ale Szymasen, ja zadaję jedno pytanie. Czemu ten drugi dyplom miałeś po angielsku wypisany, a ten po polsku? Czwarte miejsce z lotu finałowego zdobył gołąb kolegi Henryka Szymczaka. Tutaj Nie? Jest... Potwierdzenie tego przelewu, nie? Tak. Dobrze. Piąte miejsce z finału zdobył gołąb również Leszka Rogało. Szóste miejsce zdobył gołąb kolegi Jacka Jusztyka. Ten kolega, powiem tylko tyle, że on na co dzień mieszka w Norwegii, ale po prostu hodował kiedyś gołębie w Polsce i postanowił zakupić tutaj gołębie od Jana Bochenczaka i to są te gołębie, które dwa, tutaj są w dziesiątce, oryginały od Jana Bochenczaka. Tylko tyle powiem. Lepiej poleciały jak na Jasia Dużyny. Siódme miejsce z lotu finałowego zdobył gołąb kolegi Tadeusza Kuźnika. Tutaj jest obecny. Czy dwa dyplomy wydrukowały? Gołąb tu jest, nie? Jest! Ósmą pozycję zdobył gołąb z teamu Kaszuby. Miał tutaj kolega być, ale nie ma, może dojedzie. Z Kościerzyny. Dziewiąte miejsce z lotu finałowego. Znowu kolega Jacek Juszczyk. I też gołębie Jana Bochenczaka. I dziesiąty gołąb z lotu finałowego kolegi, który do nas przyleciał. Kolega Gregor Lurkowski. Brawo!
Palony po majorce. Kolejne gołębie. Z 11. Mariusz Plata. Jeden z tych szpaków. 12. Gregor Lorkowski. 13. Ryszard i Paweł Maj. 14. miejsce Cocy Kokoniecki. 15. Augustyniak Mulklaj Mrówka. 16. będzie Inga, nie ma tutaj. 17. miejsce Tadeusz Kuźnik. 18. miejsce Leszek Rogało. 19. Augustynia Kuplaj-Mrówka. 20. Krzysztof Berochowski. 21. Jacek Knieciąg, może przypomnę, że ten hodowca też rok przegrał. 22. Jacek Juszczyk z Nowogołąb, tutaj kolegi Jasia Pochęczaka. 23. Arkadiusz i Tomasz Klesińscy. 24. Kazimierz Szytlewski, gratulacje. Koledzy z Koronowa. Tak, tak. 25. miejsce Janusz i Mariusz Rozpłoch, to są kolega z Holandii. 26. Golak Józef i Adam, jest obecny. 27. Arkadiusz i Tomasz Plesińscy. Nie wyprzedzam tematu. A kto to jest, bo nie wiemy. 28. miejsce Katarzyna Janczej Guda. Prezydenta. 29. miejsce Ryszard i Paweł Maj. 30. miejsce Team GPS. 31. Team Kaszuby. 32. Inga. Nie ma. 33. Augustyniak Mukla i Mrówka. 34. miejsce Katarzyna i Andrzej Duda. 4. Prezydent trochę inaczej wygląda. Nie tak opalony. Po majorce tak. Na majorce nie. Ale bardzo podobny do prezydenta, nie? 35. Mariusz Rozpłoch. Gregor, teraz ty. 36. Gregor Lorkowski. 37. Jan Bochęczak. 38. Hiltraut Rozebrok. 39. Mariusz Plata. I 40. Dziękuję. Trzeba było Szymelkę wstawić. Jest. Teraz będziemy do takiego lotu. Kategoria lotniki. Pierwszy lotnik, kolega Paweł Ros. Jaki to masz szczęście? To już para do rozpłotu. Panie Wiesny. Takiego czegoś jeszcze nie masz. Panie Wiesny, co? Ty dał rozpłot. To nagrabiany. To nic jest już do jaja, ale to go mieli. Drugie i trzecie miejsce Katarzyna i Andrzej Duda. Brawo! Proszę, proszę, film to pięknie, będziemy oglądać. Piękny film, dobra? Jest okej? Czwarty lotnik z Wspólnego Gołębnika, Arkadiusz i Tomasz Plesińscy. Brawo! Brawo! Piąty Inga. Przepakowała się. Ojej, to jest kurczę. Piąty Inga. Szybcie, 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 panowie, szybcie.
Szósty lotnik Augustyniak, Mulka i Mrówka. Brawo! Gratulacje, panie starszy. Siódmy lotnik. As. Mariusz Plata. Ósmy lotnik Tadeusz Kuźnik. To też pakiet, o którym rozmawialiśmy. Brawo! Na dyplomie. Dziewiąty Kaszuby Team. I dziesiąty Golak Józef i Adam. Kolejne współzawodnictwo to jest memoriał świętej pamięci Mieczysława Bielska, który zginął w pamiętnej katastrofie. Tutaj, żeby upamiętnić, jak wiadomo, tego kolegę, co roku tutaj jest lot, ten ostatni, gdzie hodowcy, uczestnicy typują dwa gołębie. Nie? I tu w tym roku wygrała pierwszą serię z tego lotu, zdobyły gołębie kolegi Mariusza Platy. Pokaż ten tu, ładnie. Na żywo można zobaczyć. No daj mu te szpaki. Patrzmy, tylko zwróćmy jeszcze uwagę. Ja sobie trudny Sebastian zadam, żeby tego mogę zaprezentować. Ciekawe, skąd będę wiedział, czy jest szyby w biaju. Druga z tego seria, lotu seria należy do Arkadiusza i Tomasza Klesiński. Ja powiem tylko tyle, że Mariusz nie miał problemu z typowaniem i oni też nie mieli, bo mieli tylko po dwa gołębie. Brawo! Bez typowania. Ale Mariusz nie będzie skraczył. Nie. Trzecie miejsce kolega Janusz Mariusz Rospo. Może dotrze do nas, na razie go nie ma. Czwartą pozycję zdobyły gołębie wytypowane przez Katarzynę i Andrzeja Dudę. Brawo! Piąte miejsce Paweł Urłowski. Szóste miejsce Henryk Szymczak. Siódme miejsce Leszek Rogało. Ósme miejsce Jacek Juszczyk. Dziewiąte Gregor Lorkowski. Dziesiąte również Gregor Lorkowski, druga drużyna. Gregor Lorkowski na widok za dobre. Zanim z poszczególnych lotów będziemy kontynuować, teraz podsumujemy to mistrzostwo tradycyjne. Jak wiadomo, proszę o ciszę. Tutaj zdobyłem kilku sponsorów, m.in. sklep dla hodowców.pl, Centrum Zdrowia Gołębi, firma GPS, no i tutaj Paweł i Ryszard Mark, który część tych pucharów odmontowali. Także wszystkim pierwsze miejsce w tym mistrzostwie prestiżowym, może wspomnę przy okazji, że w przyszłym roku również będą tutaj nagrody pieniężne. Do tej pory to było takie dodatkowe mistrzostwo, jak widzicie, tych mistrzostw współzawodnic różnych trochę jest. I pierwsze miejsce w tym mistrzostwie zdobyli team GPS-1. Tutaj będzie paczka do tego, taka duża. Już sama nie musi przestawiać, nikt nie zabierze. Kolejne miejsce. Katarzyna i Andrzej Duda. Puchar. I paczka, mamy. Paczki. Najważniejsze. Trzecie miejsce Jacek Juszczyk. W głębie Jana Bochenczaka, jak wiadomo. Czwarte miejsce Ryszard i Paweł Majk. Gołębie w prostu, pięknie. Gratulacje.
gratulacje. Piąte miejsce, Tadeusz Tyżnik. Nie pamiątkowe, bo to ostatni raz. Nie, paczka jest. Paczka jest. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ósme miejsce, Augustyniak, Mulka i Mrówka. Dziewiąte miejsce, Hitler Rosenbrock. I dziesiąte miejsce, Henryk Szymczak. Mariusz, kręć, chłopie. O, ja jak będą miały problemy z coli, to jest taki preparat z firmy GTS. Kolega z jakiego oddziału jest? Sięciutkie jak ja. Z Goleniowa, tak? W Goleniu. Oddział jaki numer? 305. 305, Goleniu. Dobrze. Teraz, poszczególne. Panie Tadeuszu, Kuźnik. Jeszcze pucharek zapomniałem. Trzeba było się upałnąć. I stadio, a w ogóle nie wiem. I jeszcze teraz z lotu numer 1 Szczecinek. Pierwsze miejsce, Greko Norkowski. Drugie miejsce, Tadeusz Kuźnik. Trzecie miejsce, Augustyniak, Mulka i Mrówka. Czwarte miejsce, Krzysztofa, Roman i Jan. Piąte, Henryk Szymczak. Ósme, Gregor Lorkowski. Dziewiąty, Stanisław Kliszka. Dziesiąte miejsce, Augustyna Kukajmówka. Kolejny lot, czyli drugi, odbył się z miejscowości Połczyn-Zdrój. Tutaj pierwszy dom z tego lotu kolegi Ryszarda i Pawła Maja. Brawo! Drugie miejsce Team GPS i trzecie miejsce po raz kolejny tutaj Gregor Lorkowski. Brawo! Czwarte miejsce Jacek Nieciąg. Piąte Augustyniak, Mulka i Mrówka. Szóste Team GPS. Siódme Konak Józef i Adam. Ósme kolega Augustyniak, Mulka i Mrówka. Pan Stasiu się nie spodziewał, że tym wygrał, bo nie śledził coś w tym roku. Oni w trzech śledzili. Dziewiąte miejsce Katarzyna i Andrzej Duda. I dziesiąte Inga. A puchary? A, no. A to aż Timu GPS. Kolejny rok, lot, to jest... trzeci Nowogard. Pierwsze miejsce Ryszard i Paweł Maj. Trzecie miejsce Team GPS. Czwarte po raz kolejny chyba ten sam gołąb. Katarzyna Jadrzej Dudel. Szóste miejsce Team GPS. Siódme również Team GPS. Ósme miejsce Armanu Szytowa. Cóż lata. Tu Arek czy Tomek? Dziewiąte
9 Inga i 10 Tadeusz Kuźnik. Kuźnik, brawo! Tadeusz Kuźnik. Kolega Tadeusz tam się zagadał, widzę, ale zaraz odbierze, a puchary? To jest teamu GPS. Team GPS, tak. Kolega Gregor jeszcze, chyba przeoczyłem, nie dałem. Brawo, nic nie mówi. Brawo, czy jeszcze jakieś nagrody? Nagrody mamy wręczone. Teraz tutaj na cześć wszystkich mistrzów chciałbym tutaj znieść toast tutaj lampką szampana. Także zapraszam wszystkich na środek i będziemy tutaj nalewać za chwilkę i na zdrowie częstować wszystkich mistrzów. No, położamy teraz tutaj szampana. Tylko kurde, jak nie są ludzie. Zaraz zobaczymy. Czy kolega nie widzę, że ta nie wina może takie lepiej wpływać. Nie, zobaczmy. Ścian jak powrócisz, to wiesz, nie? Seba zapłaci za to, nie? Jak się boi, to jak dalej. Seba widać, że nie ma tego doświadczenia. Słuchajcie, koledzy, jeszcze jest takie. Kolega Andrzej tutaj... Kolega Andrzej mi tutaj poprosił, żeby... Chcę tutaj jednemu z, tutaj z obecnych podziękować za... No on sam powie za co. W imieniu oddziału Wątrowiecko-Rogozińskiego chcę podziękować Grzegorzowi Lorkowskiemu za pomoc w uzyskaniu kabiny i ogólnie za pomoc w naszym, do naszego oddziału. Nie? Brawo! Brawo! Ja chciałem powiedzieć, że za naprawdę za nieduże pieniądze tutaj kolega Gregor załatwił tu dla tego oddziału naprawdę super kabinę z samochodem. Co? I naprawdę z małym. Ale miała dokumenty wszystkie? Teraz ostatnią przyczepę załatwił. Nie było! Za ciszę złożyłem. Parzyła do MB. Polska Greki płynie! Także fajnie, że... się koledze tutaj podziękować. Dobrze, tak, widzimy. Także zapraszamy wszystkich do szampana. Tylko tyle? Nie, tam jeszcze otwieraj. Aha, zobaczmy. Jak się amatorzy biorą za otwieranie. Nie wspomnę. Stanisław, mów, bo się nie doczekamy. Nie, Seba. To ty mów. Nie, no co tam będzie. Seba, poprosi tutaj. Szanowni Państwo, mogę chwilę uwagi w imieniu własnym, mam nadzieję również, że w imieniu waszym chciałbym koledze Sebastianowi podziękować za miniony sezon, za opiekę nad naszymi ptakami. Miałem kilka razy być okazję w Gołębniku, jego opieka wspaniała. Także serdecznie dziękuję w imieniu moich kolegów, również w imieniu Państwa za twój wysiłek, trud. Dziękujemy. Się wydaje, brawo. To jest takie proste, bo to jest zupełnie co innego. Już nie chcę mówić po nazwiskach, kto się już za takie wspólne gołębniki brał i jaki był efekt, bo to naprawdę jest mistrzostwo świata. Według mnie prowadzić wspólne gołębniki, jakieś mieć z tego efekty. A prowadzę już to cztery edycje były, nie? I praktycznie jak wiecie, to nie miałem żadnej katastrofy, żeby tam masę gołębi na jednym locie na przykład zgubić czy coś takiego. Nawet nie myśl o tym. Także póki co się udawało. Co tam jest? Pamiątka z Majorki. Pamiątka z Majorki. Kolega Gregor, chciałem powiedzieć, że zdążył przed, kolega Andrzej już nie zdążył. Na Majorce utknął i powódź go dopadła, nie? A Gregor rano uciekł z Majorki. Koledzy, za rok 2019. Zaraz do głowy nie bije. Się wszyscy spotkali. Bo jeszcze połowa nie walczą z tym szampanem. Jest paliwo. Udało się. Jest. Także jeszcze raz wam dziękuję, żeście... I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat niech żyje nam. 100 lat, 100 lat. Część już taka nieoficjalna zacznie.